Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. List do Efezjan, 2:8-9. Zbawienie człowieka jest darem Bożym, na który nikt nie jest w stanie sobie zasłużyć, ponieważ przebaczenia naszych grzechów nie możemy otrzymać na podstawie dokonanych przez nas dobrych uczynków. Zbawienie jest prezentem oferowanym za darmo wszystkim ludziom. Jednak mimo, że nam dane jest ono za darmo, Boga kosztowało ono niezmiernie dużo. Jednak mimo, że nam dane jest ono za darmo, Boga kosztowało ono niezmiernie dużo. Jego własny syn musiał za nie oddać swoje własne życie. Skoro Bóg tak dobrowolnie oferuje wszystkim ludziom swoją łaskę, to dlaczego w ogóle jeszcze jacyś ludzie idą na zatracenie? Dlaczego nie wszyscy zostają uratowani? Możemy porównać to do prawa ułaskawienia, wciąż stosowanego w wielu krajach, a z którego to prawa kiedyś korzystano częściej niż obecnie. Prawo to daje głowie państwa możliwość ułaskawienia przestępcy. Należna przestępcy kara zostaje całkowicie bądź częściowo zniesiona. Z reguły zakłada się, że człowiek taki przyjmie z wdzięcznością to ułaskawienie, uznając swoją winę. Dokładnie tego oczekuje od nas Bóg. My jako grzesznicy musimy ukorzyć się przed Bogiem, wyznać otwarcie przed Nim nasze winy i świadomie przyjąć Jego łaskę. Tak, świadomie przyjąć Jego łaskę, wierząc w dzieło zbawienia dokonane przez Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od każdej nieprawości. 1 list Jana, 1 rozdział, 9 werset.